I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostrę, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo rolę dla mojego imienia, stokrotnie tyle weźmie i życie wieczne odziedziczy. Ewangelia według Mateusza, 19 rozdział, 29 werset. Miłość ludzka blednie w porównaniu z miłością Bożą. Nasz Pan Jezus zebrał w tym jednym wersecie grupę najczulszych ziemskich związków, najczulszych ziemskich związków. Ludzkie uczucia są o wiele mniejsze niż głębia i intensywność Jego miłości. Czy jesteś samotny i opuszczony? Czy żałoba zerwała ziemskie więzi i rozłączyła twoje najbliższe więzi ziemskiego uczucia? Nasz Pan Jezus jest tym, którego obecność i społeczność może zrekompensować wszystkie straty i może zapełnić wszystkie pustki, jeśli jesteś osierocony, pozbawiony przyjaciół lub pozbawiony komfortu. Pamiętaj, że na tronie jest ten, czyli Pan Jezus, jest ten, którego miłość jest tak głęboka jak niezgłębiony ocean i tak bezgraniczna jak wieczność. Kto może ubiegać się o błogosławieństwo, o którym mówi Pan Jezus? Żadna zewnętrzna aktywność nie kupi tego. Żaden rytuał, żadne zarządzenie, żadne stanowisko kościelne. Należy ono do tych, którzy czynią wolę Ojca w niebie, jak mówi Mateusza, 7 rozdział, 21 werset. Należy do osoby, która uwierzyła w Pana Jezusa Chrystusa. Należy do osoby, która odzwierciedla umysł Pana Jezusa, jest prowadzona przez Ducha Świętego, przyjmuje Słowo Boże jako regulator swojego codziennego chodzenia i stawia sobie za cel, by stać się pokornym, podobnym do Chrystusa, chrześcijaninem z nieba. Tacy mogą żądać tej cudownej obietnicy miłości jako swojej własnej. Jeżeli godne pożądania jest być miłowanym przez dobrych i wielkich tu na ziemi, to jaka musi być wartość miłości pałającej do nas z tronu w niebie? Czy miłość brata, siostry lub rodzica nie blednie w porównaniu z tym, co ma do zaoferowania Pan Jezus Chrystus? Pomyśl tylko, On, Pan Jezus Chrystus, On patrzy na nas, można powiedzieć w cudzysłowie, biedne robaczki, i odnosi się do nas jak do swoich własnych braci, sióstr, matek. Nie wstydzi się nazywać nas braćmi, jak mówi list do Hebrajczyków, 2 rozdział, 11 werset oraz Mateusza, 12 rozdział, 48 do 50 wersetu. Czy uwierzylibyśmy i poznalibyśmy miłość, którą Bóg ma ku nam? To jest ważne, więc pytanie jest do ciebie. Czy uwierzyłeś i poznałeś miłość, którą Bóg ma ku tobie? Przeczytaj pierwszy list Jana, 4 rozdział, 16 werset. Jakże uboga jest nasza odpowiedź na tę miłość Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego powtórzę ten werset, od którego zacząłem. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo rolę dla mojego imienia, stokrotnie tyle weźmie i życie wieczne odziedziczy. Tak mówi Ewangelia według Mateusza, 19 rozdział, 29 werset, przekazując nam słowa Pana Jezusa Chrystusa zapisane w tej Ewangelii.